Jo, jedziesz. Czekaj, bo nie dalej. Jesteśmy na budowie bazy serwisowej morskich farm wiatrowych spółki Baltic Power. Zapraszam na budowę, oprowadzę Was. Może tędy? To chodźcie tutaj. No coś nowego. Na pewno w skali, na pewno kraju. Nie ma jeszcze tego, nie było takiej bazy. Pierwsza taka tego typu baza w Polsce. Tak? Baza serwisowa będzie odpowiedzialna za utrzymanie turbin, wiatraków na morzu, które powstaną wkrótce. Jeszcze się te prace fizycznie tam nie rozpoczęły. Stąd wypływać będą jednostki CTV z serwisantami, żeby przeprowadzać takie bieżące utrzymanie, czy jakieś awarie, usuwanie awarii. Naszym klientem jest spółka Baltic Power. Głównym udziałowcem jest Orlen. Drugim konsorcjantem jest Northland Power, spółka kanadyjska. Nie ma tego, tak, jeśli chodzi o morze. Mamy tego morza pod dostatkiem, możemy z niego korzystać i no, fajnie, że to nam się zaczyna dziać. Inne kraje, no, myślę, że już od jakiegoś czasu z tego typu energii korzystają, więc dlaczego nie? Nikt tego nie robił. To w sumie tak, to było pierwsze, co pomyślałem. Nie no, fajny projekt, jak tylko to zobaczyłem. Wiedziałem, że przy wsparciu tutaj działu hydrotechnicznego, no to nie może się nie udać. Po takim pierwszym projekcie wiem, że szykują się kolejne również w Łebie. 3-4 działki dalej od nas przygotowywane są już takie projekty. Władysławowa Ustka. Myślę, że to jest kierunek, w którym powinniśmy podążać i jest słuszny.